dno nie dla butelek. Czyli będziemy wyciągać butelki, które jakimś tam przypadkiem trafiły tutaj do rzeki Warty. W zeszłym roku 1,5 tony w 15 osób w wodzie w 2 godziny udało się posprzątać. Tony szkła, które tutaj pozostało, a większość szkła jednak płynie. To jest zatrważające. No i ilość niedopałków, bo dzisiaj będziemy też zbierać niedopałki i kapsle. W zeszłym tygodniu udało się posprzątać może 5% tego terenu, no i 20 000 niedopałków, czyli tutaj jest ponad 100 000 niedopałków, które codziennie z tym deszczem, który dzisiaj mamy, właśnie spłyną w tej chwili z wszystkimi substancjami do rzeki Warty, z której to rzeki Warty gotujemy zupę sobie w domu, tak? Mnóstwo butelek. W zeszłym roku, jak sprzątaliśmy, też było mnóstwo butelek szklanych i również worków na śmieci, też i tych worków plastikowych było mnóstwo. Znalazły się również wózki dziecięce, krzesła plastikowe, też takie te suszarki do naczyń też plastikowe. Telewizor też, pamiętam, 2 albo 3 telewizory też były. Także naprawdę wiele rzeczy można znaleźć i ja się dziwię, bo naprawdę się dziwię, dlaczego mieszkańcy wyrzucają te rzeczy. Warto tutaj coś zrobić dla rzeki Warty. Jest ona tutaj piękną, jest w naszym mieście, jest tutaj piękną okolicą, też pięknym miejscem do wypoczynku, ale jeżeli wypoczywamy, to bardzo prosimy potem posprzątać po sobie, do pojemników tutaj śmieci tutaj wyrzucać. Ja nie ująłem w kosztorysie śmieci. Myślałem, że to będzie w uzgodnieniu. W tej chwili na mnie scyduje odpowiedzialność odebrania śmieci. No, zgłosiłem się do jednej z firm, rachunek 15 000 za wywóz. No, działam w jakikolwiek sposób, też radni pomagają, żeby tutaj jakoś to nie stanowiło takiego problemu.